Tutaj to ogólnie questika się robi, trzeba 20 drewienek zabrać i wtedy dopiero przejdziesz questa. No ale wy na pewno o tym wiecie. Cześć, dziś kolejny odcinek. Jak widzicie, gdzie jestem, to wiecie. Powiedzieć wam? Goroma. Zrobiłem questika, wbiłem się na Goromę. Questik bardzo szybki, przyjemny. No i tu trzeba zwiedzać teraz miejscóweczki, bo tu słyszałem, że dużo fajnych monsterków. Oj, co to za teleport? Wow, coś tam było, ale nie wiem za bardzo. To na razie nie wbijam się, bo nie wiadomo, co tam jest. Muszę trochę poczytać o tej Goromie. Może ktoś będzie oprowadzał czy coś. Bo tak to ja za bardzo nie wiem. Zwiedzam na oślep po prostu. Dobra, tutaj skaraby, piraciki. No dużo, na razie dużo terenu widzę jest, ale... Ale zobaczymy. Na razie nubskie jakieś potworki. Nic tu ciekawego nie ma na razie. Ale zawsze jakiś materiał, żeby nagrać. Proste. Dlatego ciśniemy sobie. Tutaj może coś będzie za to skałką. O, jakieś schodki. Wypas. Ciekawe, czy tu demonów nie będzie. Fire elementale. Fire devile. Niedobrze. Trochę strach, bo ja mam tylko strong health potion, to ja bym nie dał rady na demonie. Zdejdziłbym. To słabe miksturki mam przy sobie, bo ja przygotowany na nubskie potworki, a nie na jakieś mocne. Niedobrze, ale dobra, zwiedzamy. Blesy mam kupione, nie wszystkie, to może takich strat nie będzie. Muszę jeszcze te dwa blesy dokupić, ale coś nie mogę się wybrać. Ja myślę, że się wybiorę po wszystkie blesy jak padnę. Wtedy to wszystkie kupię jakie można i mniejsze straty będą, a tak to mnie nie zmotywuje na pewno do działania. I to jest najgorsze właśnie, no, bo później będą duże straty. No tutaj na razie to tak strach trochę, o Elder Bonelord. No na razie zwiedzamy, ale tu tak nic mocnego nie widać. Same takie na razie nubskie. Gorzej jak gdzieś demon wyskoczy i na hiciora polecę. No niedobrze tutaj. Muszę jakieś lepsze miksturki nosić. O, jakich dużo tutaj jest. Ale dowalona ich jest, naprawdę. O, tam jakieś zejście chyba na dół było. Czy nie? Oj, co tam jest na dole? O kurde, ale ich dużo. Ale na szczęście pros jestem, to dałem radę. Sami widzicie, jakie pociśnięcie jest. Z asasynów już nie walę. Royal stary, bo tańsze. Na paka trzeba zbierać. No ale pociśnięcie jest, sami widzicie, no. Jednak moc jest tu Aurita. Skill cały czas w górę idzie, bo trenię codziennie na tych statuetkach. Aktualnie taki dywanik, kwiatki. Jakaś sala jest. Sala kultu wudu. No i tam na dół można zejść. O, jakaś fontanna taka, taki strumyk. Dobra, wchodzimy na dół. O. Ej, jak ten znika, Enlichtlet. Nie mogę go rozwalić, bo znika cały czas. Dobra, pokazał się. Co my tutaj dalej mamy? O, grzyb! To na questa. Quest do Opiaśnieżka, Giema tam był. Trzeba tego grzyba ściąć i mu go wręczyć. I specjalno trzeba formułę napisać. Wtedy masz dodatkowe zaufanie u GM-a. Tutaj co dalej? O, tu jakoś niebezpiecznie czuję jest, bo tu jest lawa. Niedobrze, niedobrze. Żeby dedzik tylko nie był. Dziki ogólnie zniechęcają, sami wiecie jak to jest. Padniesz, patrzysz, o, ale levela spadło, ale skinny. No i się trochę odechciewa, ja wiem o co chodzi. Ale ja tutaj lubię zwiedzać. Tutaj same desy, ale to powoli trzeba iść, bo to jakoś dziwnie wygląda to wszystko. No, taka dróżka dziwna, to jest ogólnie Goroma. Goroma pod ziemią, ale nie wiem. Nie wiem, co to może być. Kurczę. Najgorzej, że jestem nieprzygotowany, muszę lepsze miksturki nosić. Bo z tą miksturką se nawet nie poradził, z demonem. Nie nadążyłbym z leczeniem. Ale spowalniają. Nieźle. No i ogólnie... To pozdrawiam.
dla Zepana z YouTube'a. Chciał, żeby go pozdrowić, więc pozdrawiam. Dzięki ogólnie wszystkim za komentarze. I wszystkich pozdrawiam komentujących i oglądających. Ej, co to za teleport był? Widzieliście? Ty, co to było? Ej, jak wiecie, co to za teleport, to piszcie, bo ja nie wiem za bardzo, co to może być. Wy też na pewno nie wiecie. Będę musiał sam sprawdzić, bo pójdę jakimś nubskim harem, ale nie, bo trzeba questa robić wtedy długiego. O ja, to tylko tym mogę pójść, ale gorzej jak zdecydować. Nie wiadomo, gdzie ten teleport prowadził. A tutaj? A, tutaj tylko boczna droga. Aha. O, tutaj to już nic nie ma ciekawego. Ciśniemy niżej, ale się zreszliły te potworki szybko. Respię się nawet, no. O nie, save server. No to super. Chciał uciekać, bo ja tak nie lubię. Po save serwie dużo potworków jest. Nie lubię być po save serwie. Har musi bezpiecznie stać w bezpiecznym miejscu, dlatego uciekam. Już teraz to nie walczę nawet. O, upijacze upili mnie. Tatrą. Przez to Hardzik nie szedł. Dobra, lecimy. Przyspieszenie na maksa. O, ten spowolnił trochę. No, one dają takiego. Parala. Ale wtedy eksurkę bierzesz i już nie ma parala. Widzicie? Jeszcze dodatkowo wiedzę macie ode mnie. O, 3 minutki trzeba lecieć. Kurczę. Moment. Moment, bo zaraz tutaj się w złym miejscu później obudzę. A może lagi będą? I mnie rozwalą, dlatego ja wolę w bezpiecznym miejscu, żeby zobaczyć, jak mój har się zachowuje, czy lagów nie ma, czy wszystko z nim w porządku. No dobra, dziękuję za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że się podobał. Dawajcie łapki w górę, komentarze i co nie tylko. Cześć, miłego dnia.